Cześć, witam Was w grze FIFA 20 symulowana kariera FC Barcelona na kanale Guma Play the Game. Kontynuujemy dalszą przygodę z drużyną. I tutaj mamy Fontana, został sprzedany, dobra. I tu zaczynamy od meczu z Athletic. Klub. I symulujemy, tak, symulujemy. Gramy u siebie. I 2-0, De Ligt czerwona. No cóż, trzeba będzie go zastąpić kimś. O, i Liga Mistrzów. Okej, Liga Mistrzów. Treningi młodym, trenujemy tych młodych. I nawet Roma, Celtic i Lokomotiv Moskwa, to nie takich mocnych mamy. Dobrze, to akurat jak zagramy tym składem na wyjeździe meczyk. Zobaczymy. O, i 3-0 wygrywamy, ładnie. Jedziemy dalej. Ze Sevillą teraz mecz będzie. Oferta za De Ligta nie na sprzedaż. Absolutnie. Arnold chce zagrać, czyli musimy wystawić ten zespół. I za De Ligta Hernandez. Musi zagrać Hernandez, no. Inaczej nie będzie, chyba że Lenglet. Tutaj damy Fabiana. Nie, tu damy Havertza. Tak. A w drugim będzie tak. Tu mamy Lafonta i Fabiana. Tu tutaj będzie Fabian. O. Za Pogbę. Okej, okay, coś takiego. Ale z Sevillą zagramy tym mocniejszym składem. Tak, bo Arnold chce zagrać, to będziesz grał dobrze. No, rozwinął się bardzo ładnie na 94 overall Arnold. Na wyjeździe i 2-0 Dembele, dwie bramy, bardzo ładnie. Dobra, transferu za Pogbę mamy. Kto tam się zło... Ten Juventus się zgłosił po Pogbę, daje 103 miliony, okej. Niech idzie. Kupiliśmy tego Fabiana. Dziękujemy Pogbie za grę w Barcelonie. A to tak dopiero odejdzie, no jakby odjdzie rynek transferowy. Pogba.
Dlatego młodego akceptujemy. Pogba został sprzedany. Krawczyk, zaakceptuj. Teraz gramy z Betisem, tak? Zagramy tym drugim składem. Niech se zagra drugi skład. I 2-1 wygrywamy. Jeszcze udało się nam, bo karnego nie strzelili. Dobra, robimy treningi. Mamy comiesięczny raport o juniorach. Aha. Okej. Na razie niech będą tutaj. Tutaj damy ten skład. Ale to chyba ten już... Dengle z... De Lichtem. O, coś takiego. Najmocniejszy skład, jaki mam aktualnie. Byłby mocniejszy, ale to chcieli odejść, to odeszli. Okej. I z Romą gramy u siebie. I wygrywamy 3-1. Ładnie. Idziemy dalej. Zawodnicy nieobecni, Williams oferta wycofana. Jakiś Müller, ten będzie 70 overall. Nie, jakiś, dobra. Teraz gramy z Rayo Vallecano, to zagramy tym składem. Pyk i 3-1, ładnie. Robimy treningi. Dobra. Warto transferu za Willems. Akceptujemy. Petro transferu za Wilnem z następnym. A to już zaakceptowałem. Nie zmieni. Müller został sprzedany. Dobra. Zaakceptuj. Zrobimy treningi. Arka Gdynia. Co tego Willems. Krawczyk został sprzedany, ładnie. Aha, i teraz gramy z Villa Real. Dobra, to symulujemy u siebie i wygrywamy 2-1.
De Jong się cieszy, że może często grać, to nie ma sprawy. Nie ma sprawy, kolego. Coś tu ten Felix coś tam marudzi. Tu Williams niezmiennie barw, Cardenas. Zaakceptuj. No to dobra, no to zagramy tym zespołem z Celticiem. Bo tam marudzi coś Felix, kurde. 5-0, Mbappe, Dembele po dwie bramy. Celtic znokautowany. Havertz gra, chce grać częściej. Będziesz grał spokojnie. No grasz cały czas, chłopie. Akanji chce zagrać. Aha. Akanji chce zagrać, to dobra. To Akanji za... Może tego Felixa. To weźmiemy cię za Upamecano może. Chcesz zagrać, dobra. No to dobra, ten zespół wystawimy z Oviedo na wyjeździe. I 5-0. O, drugi mecz z rzędu po 5-0. Bardzo ładnie. Akanji zadowolony. Cieszy mnie to, że zadowolony. Teraz z Walencją, okej, to wystawimy ten mocniejszy skład. Gramy u siebie. I 2-0. Ładnie. Teraz następny mecz z Getafe. Ale mamy tutaj comiesięczny. Tego przeniesiemy. Tego przeniesiemy. Tego chyba zwolnimy. Tych dwóch zostawimy na razie. Zagramy tym drugim składem. Okej, z Getafe na wyjeździe. I 5-1, ładnie. Bardzo ładnie. To tutaj zrobimy treningi. Okej. I teraz z Celticiem. Tu musimy wystawić ten drugi skład. Ten trzynopiem pierwszy, ten mocniejszy. I u siebie z Celticiem. Tam wygraliśmy 5-0, a tutaj u siebie 5-1. Ale w sumie 10 do 1. Dobra. Teraz
Mecz z Levante. Co coś tych sugestii w kwestii, żeby Delik dostał paskę, no. A kto ma? A De Jong. Dobra, niech będzie De Ligt. Dobra, i z Levante, ale to z Levante to i tak zagramy tym drugim składem. Gulikowicz 4-0, bardzo ładnie. Dobra. Robimy treningi. Aj. Co tam, czat drużyny, dziękuję za ponowne. No, jestem z ciebie dumny. Cały czas grasz, kolego. Dobra. Oferta transferu za Martin. Zaakceptujemy. Deportivo teraz. Martin sprzedany. Dobrze. Tutaj ten Akanji coś tutaj zmęczony. Pekamano też. Dobra, nic nie będę zmieniał. Dobra, i tylko że. Aha. Dobra, ten zespół, ten. Druga ekipa na wyjeździe z Alavés. I mamy 3-0, bardzo ładnie. Okej, tutaj mamy treningi. Dobra. Idziemy dalej. Teraz co Lokomotywem Moskwa, który jeszcze nie zdobył w ogóle punktu w Lidze Mistrzów. Gramy tym lepszym składem u siebie. I 2-0 Havertz, dwie bramy. Krychowiek jeszcze gra w Lokomotywie. Dobra. Martin został sprzedany, dobra. Lenglet, dziękuję. Zagranie, dobrze, to nie, to bardzo dobrze. Oferta za Smitha, o, 4 miliony euro. Okej, teraz Valladolid. Valladolid to zagramy tym drugim składem. Okej, i gramy 4-0. Wygrana. Bardzo ładnie. Robimy treningi. Co myślisz na raport o juniorach? A to tylko tych dwóch jest, dobra. Kontuzja na treningu. Akanji dostał kontuzję.
I na ile da na 2 miesiące? No i mecz z Realem. Smith został sprzedany, dobra. I tu za Akanjiego musi wejść Upamecano. O, tak, damy. Coś tak tu zapiszemy. I centrala, i tu zagramy ten mecz z Realem. Tak. Stawienie gry, nowicjusz. I gramy. Dobra, strzel jak najwięcej bramek, aha. Dobra. Jedziemy dalej. Czeka nas dzisiaj bardzo ważne spotkanie, prawdziwa ozdoba tej fazy rozgrywek. Na Estadio Santiago Bernabeu dzisiaj zwrócone są oczy całego futbolowego świata. Na El Clasico No i zapraszają dobra, Państwa jedziemy. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Barcelona i Real, dwaj wielcy wrogowie, którzy żyć bez siebie nie mogą. Rzeczywiście starcia tych drużyn stały się Dobra, przejęliśmy bezkompromisową piłę piłkarską tu. marką. W XXI wieku duma Katalonii często wywozi ze stolicy komplet punktów, więc myślę, że szykuje nam się kolejny pasjonujący mecz, bo Madrydczycy będą chcieli się zrewanżować za kilka dotkliwych porażek. Bruno Fernandes, Dobra, aj. wysoki pressing się opłacił. To musi być O. bramka. Dziś przed nami mecz wielkiej Barcelony. Od początku sezonu wiedzieli, że władze klubu może zadowolić tylko mistrzostwo i konsekwentnie realizują ten cel. Dobra, Co prawda jesteśmy jedziemy. dopiero na pół metku rozgrywek, ale ich pozycja wygląda naprawdę dobrze. Na Barcelona ma w tym skrzydło. sezonie zabójczy atak. Żadna inna drużyna w lidze Dobra, nie Jesus. strzeliła A. tylu bramek co Katalończycy. No, drużyna gości będzie dzisiaj straszyła bramkarza gospodarzy. Pewnie nie raz zagrożą bramce. Cała formacja defensywna miejscowych musi zagrać dziś na 100, a nawet 200%. Real Madryt No, atakuje no, 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 skrzydłem dajesz, Mario dajesz, dajesz. Balotelli ze swobody. Gdzieś to Bali wybił. powstrzymał akcję. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i Dobra, inteligentnie tu na przechwycił skrzydło. piłkę. Wycofanie, Fabian. aj. Real Madryt teraz atakuje. No aj, Złe no, zagranie i gdzieś to Barcelona wypodał. traci piłkę. Grę Dobra, wznowią rywale. spalone. Sędzia odpisał spalonego. Dobra, tu Fabian. jedziemy. Fabian. Gabriel Jesus. Gabriel. Aj. Chciałem na Barcelona skrzydło traci podać. piłkę. Może dołączymy pressing. Bruno Fernandes. Mendy. Wojskowa rzeczywistość wymusza czasem zmiany. Muszą podyktować warunki rywalowi i zagrać agresywniej w obronie. Powinno im to pozwolić na odważniejsze. No. Czy będzie prowadzenie? Ależ elegancka interwencja bramkarska. Skutecznie neutralizująca zagrożenie. Uratował Oczywiście nas. tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale Dobra, a nie, to Donnarumma, dobra. praktykę. Brawo! Dobra, bo ja to tym drugim składem gram teraz. Wysoki pressing, ciężko się wychodzi. Tu na skrzydło, ładnie, 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 Piłka ładnie, 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 dośrodkowanie, pyk. I jest, tam pięknie. opozycję. To było ładne. Barcelona, piłka w siatce. To było ładne. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym Rashford. meczu, jest 1-0. Eriksen, Bruno Fernandes, Raheem Sterling, No. Milinkovic-Savic. Dobra, tu na skrzydło. Skrzydle, dobry początek akcji.
Dobra, tu na skrzydło, dośrodkowanie i strzał, a. Piłka poza boiskiem, chwila oddechu, grę zaraz wznowi bramkarz. A, ich piła. Okej. Los Blancos są dziś przy piłce zdecydowanie częściej, ale niestety nie przekłada się to w żaden sposób na wynik. Posiadanie piłki to jedno, ale trzeba też wiedzieć, co z nią zrobić. Muszą zacząć stwarzać więcej okazji. Lukajowicz! No. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Będzie kontra, kontra! Nie trudno domyślić się, co sądzą o decyzji sędziego. Karnego jednak nie ma. Atakują wzdłuż bocznej linii. Marku, świetny strzał. Jest. Piękna kontra. Bo zero. Barsa rozpędzona, powiększa przewagę do dwóch bramek i nie zamierza na tym poprzestać. Nikowicawicz. No, 2 do 0 to już bezpieczny wynik. Real Madryt oddaje piłkę. Ma. Dobra, mamy piłę, tu i szał. Aha, bramy. Niebywałe, proszę państwa, kapitalnie to wyjął. A Courtois już nie ma, widzę. Uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Ma dobrą okazję do strzału. Jakiś inny. Mike Gnan jakiś broni. 2 do 0 po pierwszych 45 minutach. Dobra, jedziemy dalej. Nie przestaje padać. Zaczynamy drugą połowę spotkania i mam nadzieję, że Murawa to wytrzyma. Milinkowicz-Savić. No. Ważna interwencja. Gdyby tego nie przeciął, byłoby bardzo groźnie. Zupełnie niepotrzebna. Dobra, mamy strata. Piłę, mamy piłę. Dobra, tu, pyk. Dobre podanie, ja. Za plecy obrońców. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowej. Dobre odebranie piłki bez faulu. Dobra, mamy piłę. Przypomnijmy, Milinkowicz-Savić. Zagrają z Romą, a będzie to mecz tak, najważniejszy w klubowych w Europie, UEFA Champions League. Mamy piłę, mamy piłę. Z masłem to nie ulega wątpliwości, ale też nie jest to przeszkoda nie do przejścia. Myślę, że odpowiednio zmotywowani powinni... Tu na skrzydło, pięknie. Rashford. Jeszcze raz na skrzydło, a nie tam. Ach, teraz znakomity przechwyt. Chciałbym na skrzydło. Wychodzimy. Dobra. Dobra, interwencja bramkarza. Bruno Fernandes. Lukajowicz. Piłkę ma Eriksen. Niedokładnie teraz Eriksen. Źle wybiłem. No, no. Decyduje się na strzał. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Tak ma, no, źle. Co teraz zrobi? I ponownie Eriksen. Rodrygo, dobra, obronił to bramkarz. Ale to nie koniec zagrożenia. Dobra, broń, bardzo ładnie. Ale wcześniej musiał popisać się naprawdę wspaniałą paradą. Tak, odetchnął z ulgą, że jego wysiłek nie poszedł na marne. Na skrzydło, dobra. Rozciągnięcie na skrzydło. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Real ciśnie teraz. Dobra, jedziemy. Na dalszy słupek. No, nie udało mu się to dośrodkowanie. Dobra, mamy tutaj, pięknie, tak. I z powrotem na skrzydło. Jedziemy. Ansu Fati. Szał. Aj, karny. Czerwona, a nie, żółta. Tym bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym meczu oni się nie podniosą. Aj, nieładnie, będzie rzut karny i sędzia wyciąga dodatkowo żółty kartonik. Słusznie, takie o jest. Gol. Myślałem, że nie wpadnie. Rashford, jeden, dobra.
A tam miałem strzelać, gdzie się rzucił. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Barca jest aktualnie na pierwszym miejscu w tabeli, na co absolutnie zasłużyła sobie wspaniałą... Dobra. Istotnie, idzie im doskonale i dążą cały czas do kolejnego mistrzostwa w historii klubu. Tu. Ale muszą pozostać skoncentrowani, bo w tak silnej... No. Strzel. Jowicz. Do końca regulaminowego czasu jeszcze... Dobra, a. Wziął mi piłę. Odzyskanie piłki. A, żółta będzie. Ewidentne przewinienie gracza Barsy. Za ten ślizg, Fabian. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Nie zastanawia się arbiter i wyciąga żółtą kartkę. Sędzia doskonale widział ostre wejście piłkarza Barcelony i nie mógł postąpić inaczej. Zobaczymy, co teraz zrobi. Vinicius Junior. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Fabian. Dobra, tu. No i kolejne jego dobre podanie. Idziemy, Fati. Będzie chyba podawał. Rzuta i strzał, a. Doskonała interwencja po tym strzale. Za lekki ten strzał. O. Udało mu się minąć obrońców. Zagranie na... Wybij, dobra. Dośrodkowanie ładne, ale co z tego, skoro nie dokładnie... Okej, okay. Mamy 3-0. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. Dobra. Czy będzie prowadzenie... Dalej. No i teraz mecz z Romą, Liga Mistrzów. A to mamy pewne wyjście z grupy. Zespół musi zagrać ten drugi, który jest wypoczęty. I zagramy tym składem pierwszym, tym lepszym, mocniejszym na wyjeździe i 3-1, bardzo ładnie. O, ten Haaland jest w Romie. Robimy treningi. Dobra. Teraz mecz z Malagą. Tak, z Malagą. Nagoda z turnieju. Smith został sprzedany. Cardenas nie zmieni barw. I tu symulujemy u siebie mecz. Powinniśmy wygrać. Wygrywamy 4-0. Havertz, muszę częściej grać. No chłopie, grasz co chwilę i... Będziesz grał, spokojnie. Teraz Celto Vigo. Oferta za Willems. Akceptujemy. Dziękuję, Lengle, dziękuję za... że pan mnie wysłuchał. Dobrze, jestem z siebie dumny. Nadal masz mnie jeszcze w składzie, Havertz. Kurczę, chłopie.
Klub Brugge będziemy mieć w następnym tym. I 1-0 wygrywamy, ledwo, ledwo, ale wygrywamy. Felix, a i Dembele nie trafił karnego jeszcze. Dobra, 9 zawodników kończy się kontrakty. Ciekawym komu. Będziemy przedłużać. Dobra. Biuro. Jesus chce zagrać, to zagra. Milinkovic-Savić, ten Aleksander Arnold, zleć przedłużenie. Milinkovic-Savić. Dobra. Joshua Kimmich, Robertson. Elo, gdzie ten Elo? Robertson. Dobra. Grimaldo, De Ligt. Grimaldo. De Ligt. Okej. Sterling, Gabriel Jesus. Sterling. Jemu już overall spada. Sterling. Gabriel Jesus. I chyba Mbappe, tak? Odstępne 400 milionów euro. Dobra. Chyba tyle, tak? Gabriel Jesus grałem dobrze, tyle. Wszystkim poprzedłużałem. I teraz mecz z Espaniolem. U siebie. I 3-0. Bardzo ładnie, pomocnicy strzelają bramy. Okej, tutaj Felix coś marudzi. Dobra, oferta transferu za Ferrari. Okej, akceptujemy. Tutaj dziękuję, to szefie, nie, skład, wydaje mi się, że powinien więcej grać. Rozważę twoją prośbę. I półfinał mamy. Półfinał mamy z Espaniolem. Copa de España? Tak, nie, Supercopa. Supercopa. Ważne informacje o rynku transferowym. Okej. Kontuzja na ten. O, Donnarumma kontuzja 3 miesiące. O. Kiepsko, kiepsko. Przenieś. Przenieś. Dobra. Zespół. No to tu musimy dać. La Fonta. Niech będzie za tego.
za tego Donnarumę. Popatrzymy, co tu ciekawego jest. Nicolò Barella. Militao 88, niezły. Leverkusen jest. Hakimi 86. Soumare. Staruszków mi nie potrzeba. Immobile, a stary. Tu jakiś 18-latek. McAllister, Guendouzi 88. SPO, tu jakiś będzie dobry, 22 lata, 83 ma. Dodaj do listy życzeń go. Wan-Bissaka mamy. Victor Osimhen jakiś. O, tu taki Jonathan David, dobry. Dodamy do listy życzeń. O, Nicolas Dominguez, SP jakiś. Dodamy do listy życzeń. Lunin. Z Juventusie jakiś, nawet. Bramkarz. Kimpembe, Ruben Diaz. Gomesz. A to chyba tego Gomesza mam. No, to do listy życzeń jeszcze tak. Carlos Alenio 86, on u nas był. Diop. Zagadu 85. Zaniolo 80. O, w Realu jest. Tierney. Johnson Odoi, to będzie on, będzie nawet. Ale to. A damy go do listy życzeń. McKenny. Dolberg. Rodri, tu mam go. Lasys, to jego też mam. Nie chcieli go sprzedać. Malen. Chiesa. 1,86. Brandt, mam go. Pedri, o, jakiś dobry. 20, dodaj do listy życzeń. Lewy pomocnik, 22 lata, już overall 85 ma. Taka Kufusa Kubo, o, też dobry. Prawa pomoc, 23 lata. Dodaj do listy życzeń. Dybala jeszcze w Juventusie. O, tu jakiś Christian Lima dobry. A, to jego mam w tym. 22 lata i 86 overall. Vinicius Junior, to mam go w tym. Tu jakiś dobry, 26, damy go. Hermoso. I tyle widzę, a nie jeszcze. Baro. Pulisic jeszcze widzę, jestem w Chelsea cały czas. Tyle. Z tych wszystkich, do tego
Tego Pedri bym chciał. Młodziutki. Potrenowałby go. I by był kurde kozak będzie z niego. Okej. Idziemy dalej. Ferrari nie zmienia, Ferrari został sprzedany, dobra. Tu mamy ofertę za Cardena, zaakceptujemy. A, poniżej dali tej. A, to nic. Tamci się sprzedali. Tu jakiś spotkamy tego Soro. Którego potrenujemy. Tyle pomocnicy tutaj tylko. Aha, tu jest Dąbrowski. No i dobra. I z Espaniolem. O, Gwardiol. Gwardiol jakiś najlepszy. Zawodnik minionego miesiąca, to tutaj wystawiamy ten mocniejszy skład. Aha. To tu, aha, ten Donnarumma. Kontuzowany, to Lafond wskoczy. Tych młodych choć troszkę wysprzedałem. I symulujemy półfinał Superkopa u siebie. I 4-0 wygrywamy bardzo ładnie. Jedziemy dalej. I to chyba finał z Superkopa z Villarreal. Tak, z Villarreal mamy finał Supercopa. No to zagramy tym najmocniejszym składem. I symulujemy. I 5-0. Rozwaleni. Nagroda dla menadżera. Okej. Tu jeszcze zobaczymy w co tym biurze. Przełożone, nagroda z turnieju, dobra, nagroda dla menadżera. Czyli dla mnie. Dąbrowski nie zmieni barw. Oferta za Willems. A dają poniżej o wiele. Raczej pewnie nie odejdzie, bo za mało kasy dali. Dobra. I tutaj gra, mamy mecz z Eibarem. Ale ten mecz to już w następnym odcinku. Zapraszam na kolejne odcinki z gry FIFA 20, symulowana kariera FC Barcelona na kanale Guma Play the Game. Na razie.